Program Katyń ocalić od zapomnienia w Kuźni Raciborskiej po raz 10. Zaczęliśmy pierwszy raz porą listopadową, a później w związku z tym, że uroczystość się rozwijała i nawiązywaliśmy do rocznicy zbrodni katyńskiej kwietniowej, uroczystość każdego roku przy dębie, przy tablicy pamięci pułkownika Hugona Mijakowskiego, od kilku lat, przypomnę, miejscu pamięci narodowej. Sama uroczystość wydaje się, że weszła już w świadomość, gdzieś w klimat ziemi raciborskiej. Od kilku lat z uroczystości harcerskiej, z uroczystości szkolnej. Jest to uroczystość wojskowa, dlatego też w tym miejscu chciałem podziękować Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku za objęcie patronatem, no i za bardzo mocne zaangażowanie się. Dzięki tej przyjaźni z żołnierzami Wojska Polskiego, też od 3 lat nasza uroczystość ma wyjątkowy charakter, ponieważ w uroczystości biorą udział pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego. W ubiegłym roku, tak jak i w tym roku, będzie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. I choć dzielą nas na co dzień różne sprawy, różne tematy, to akurat ta sprawa, czyli pamięć o polskich żołnierzach, polskich oficerach pomordowanych na wschodzie, a i szacunek do munduru żołnierza polskiego sprawiają, że jest nas co roku dosyć spora gromadka. Pierwszy wymiar tej uroczystości, tak jak wspomnieliśmy, historyczne upamiętnienie pomordowanych oficerów Wojska Polskiego, oficerów Policji, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz tych wszystkich inteligentów, którzy będąc rezerwistami w momencie ogłoszenia powszechnej mobilizacji we wrześniu 1939 roku przywdzieli ten mundur i bronili Rzeczpospolitej, ale też ten wymiar taki, bym powiedział, obywatelski i oddanie też honorów, szacunku dla munduru żołnierza, funkcjonariusza i też zabiegamy wspólnie z żołnierzami i z harcerzami, aby to było święto patriotyczne, święto obywatelskie. Dodatkowym walorem jest obecność i w ubiegłym roku, tak jak i w tym roku, rodziny pana pułkownika Mijakowskiego, wielkiego polskiego patrioty, lekarza, oficera zamordowanego w Katyniu. To jest też wyjątkowy właśnie aspekt, że rodzina pana pułkownika Mijakowskiego jest z nami. Muszę powiedzieć, że jak rozmawiamy każdego roku tutaj o uroczystości, przygotowujemy tą uroczystość, tutaj plac, młodzież, wojsko się przygotowuje, troszeczkę jakimiś schematami czy automatyzmem się poruszamy, natomiast w ubiegłym roku usłyszeliśmy z ust rodziny pana pułkownika, że robimy coś wspólnie tutaj wyjątkowego, mimo różnych czasami gdzieś głosów. Musimy zrobić wszystko, żeby ta uroczystość ze względu na pamięć historyczną, na kształtowanie postaw obywatelskich rozwijała się. Dlatego jeszcze raz razem z panem kapitanem, z żołnierzami, z harcerzami chciałem serdecznie zachęcić wszystkich państwa, szczególnie całe rodziny, do przyjścia na Plac Zwycięstwa w najbliższy czwartek na godzinę 19. To wyjątkowa okazja zobaczenia, wzięcia udziału bezpośredniego w uroczystościach, które na co dzień obserwujemy w dużych miastach, w Warszawie, a taka uroczystość w Kuźni Raciborskiej, salwa honorowa, uroczysty apel poległych, no i rzecz najważniejsza, która wydaje mi się u każdego Polaka budzi wyjątkowe uczucia, czyli wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego, no i wspólnie odśpiewanie hymnu. Dla tego momentu, dla tych chwil warto być z nami w Kuźni Raciborskiej na Placu Zwycięstwa w czwartek o godzinie 19:00.